Moi drodzy, słuchacie audycji, odcinek specjalny w Akademickim Radiu Luz, a my mamy już naszego gościa. Grzegorz Żuba jest naszym gościem. Witaj, Grześku. Witam, cześć, pozdrawiam wszystkich. Grzesiek, który jest organizatorem rajdu mikołowskiego, rajdu rozgrywanego w ramach Mistrzostw Śląska, rajdowych Mistrzostw Śląska, rajdu, który otwiera te mistrzostwa w tym roku, w sezonie 2015, prawda? Tak, zgadza się. Rajd mikołowski będzie pierwszym rajdem w tym sezonie. Pierwszy rajd w tym sezonie, no to ciężko być pierwszym rajdem często w sezonie, prawda? Kiedy zmieniają się przepisy, kiedy tak dużo dzieje się w rajdach samochodowych, myślę, na przestrzeni sezonów, w tej przerwie pomiędzy sezonami 2014 a 2015, prawda? No nie jest łatwo, a z drugiej strony wszystkie oczy są zwrócone na nas, więc dodatkowo nas to motywuje do działania. Ma to swoje plusy i minusy na pewno. Tak samo jest z rajdami rozgrywanymi do Mistrzostw Polski, czy też Mistrzostw Europy. No a dużo tych zmian zachodzi, ponieważ pierwsza podstawowa informacja, która myślę, że rzutuje mocno na Mistrzostwa Śląska również, likwidacja tej tak zwanej drugiej ligi rajdowej w Polsce, czyli rajdowego Pucharu Polski, prawda? No tak, na pewno tutaj wymagania wobec nas troszkę wzrosły, bo zawodnicy, którzy dotychczas jeździli w Pucharze Polski, z pewnością będą chcieli startować też u nas w Mistrzostwach Śląska. Mhm. Staraliśmy się ten, przynajmniej nasz rajd mikołowski, dostosować troszkę do ich wymagań. Mhm. Powiedz, czy masz dużo sygnałów od zawodników, którzy, no powiedzmy w zeszłym roku, czy też w zeszłych latach startowali w rajdowym Pucharze Polski, bo była na pewno taka grupa zawodników, która nie chciała przechodzić gdzieś wyżej, której ambicją nie były starty w Mistrzostwach Polski, albo też nie mieli możliwości startu w Mistrzostwach Polski i z góry tę możliwość wykluczali. Czy masz sygnały od tych zawodników, że bardziej będą startowali na przykład w Mistrzostwach Śląska, czy też jakaś grupa deklaruje starty w Mistrzostwach Polski jedynie? Z pewnością tutaj zawodnicy ze Śląska, z którymi mam kontakt, dla których szczytem jakby możliwości finansowych i organizacyjnych był start w Pucharze Polski, a teraz jakby zwracają się do nas, pytają, interesują się, jak ten nasz rajd będzie wyglądał, bo chcą gdzieś startować. I kierują właśnie swoje plany w kierunku Mistrzostw Śląska. Jeszcze w zeszłym roku rozmawiałem z kierowcami z czołówki rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Mówili, że no często dysponując budżetem, który wystarcza na starty w rajdowym Pucharze Polski, czy wystarczał w latach poprzednich, no ten budżet na starty w Mistrzostwach Śląska jest po prostu fantastyczny. No można powiedzieć, że to tacy zawodnicy prawie że fabryczni mogą startować wtedy w Mistrzostwach Śląska, prawda? No z pewnością. Tutaj na pewno Mistrzostwa Śląska, szczególnie rajdy okręgowe, to jest tańsze rajdowanie, więc jak ktoś ledwo dopinał budżet na Puchar Polski, to w tym roku na pewno będzie mógł sobie fajnie pojeździć Mistrzostwa Śląska, tym bardziej, że tych rajdów też będzie troszkę więcej niż w latach poprzednich, więc też możliwości pojeżdżenia będzie więcej. No i o to chodzi, żeby możliwości jeżdżenia, żeby możliwości no, pewnej zabawy, ćwiczenia było przecież jak najwięcej, a Śląsk no, jest takim regionem, w którym rajdy samochodowe mają się dobrze, prawda? No tak, mamy tutaj wielu zawodników i czołowych zawodników w Polsce. Mieszka właśnie na, powiedzmy, w województwie śląskim szeroko pojętym, czyli i okolice Cieszyna, i Podbeskidzie, i sam Śląsk. Jest na pewno tutaj sporo takich zawodników jeżdżących i czołówce i gdzieś tam powiedzmy dobijających się do czołówki właśnie na naszym terenie mieszka. Ja muszę ci powiedzieć, że zawsze kiedy jestem na Śląsku przy okazji różnych imprez około samochodowych czy też około rajdowych, no jestem zafascynowany, no bo i ilość kibiców jest dobra i poziom sportowy jest niesamowity, no i też ilość tych imprez, ilość fanklubów, ilość ludzi, którzy naprawdę kochają rajdy, to jest coś zdumiewającego i naprawdę sercem zawsze jestem ze Śląskiem, chociaż żyję na Dolnym Śląsku. No tak, chociażby patrząc na imprezy amatorskie, bo mój automobil Klub Ziemi Tyskiej organizuje też Mistrzostwa Tychów, widzimy stałe, duże zainteresowanie. Po prostu ludzie tutaj chcą jeździć, mają samochody, chcą startować i to automatycznie napędza, że część z nich idzie dalej sobie do Mistrzostw Śląska, do Mistrzostw Polski. Na pewno jest duża chęć i tradycja rajdowania na Śląsku. No, tradycje są świetne, no i tak jak mówiłeś, zawodników jest wielu wspaniałych, zawodników, którzy mieszkają w tym regionie, zawodników, którzy no, grają pierwsze skrzypce w Mistrzostwach Polski. Jest Kajetan Kajetanowicz, jest Wojtek Kuchała, jest Łukasz Chaba, jest wielu, wielu innych zawodników, których trudno nawet wymienić w tej rozmowie, a to są zawodnicy, którzy no, świadczą o pewnym poziomie, który jest w tym regionie i tak się dzieje od wielu lat i to jest, myślę, bardzo dobra informacja, prawda?
No tak, zgadza się, tak się szczęśliwie składa. Pozdrawiam tutaj Łukasza Habaja, który mieszka dokładnie w Mikołowie, więc też zawsze możemy liczyć na jego pomoc. Też Kajetana Kajetanowicza, który też był u nas na rajdzie. A Wojtka Huchałek, który startował u nas w Tychach. Więc na pewno ta młodzież rajdowa ma kogo podglądać i ma możliwość zapytać tutaj zawodników, jak dojść do tego poziomu. No, myślę, że ci zawodnicy, których wymieniłeś, są otwarci na różnego rodzaju sugestie i myślę, że to też świadczy o sile tego regionu, prawda? Że nie ma takich być może zawodników. No być może są, ale to są jednostki, którzy, nie wiem, zamykają, dajmy na to, tę wiedzę. To są zawodnicy, którzy chcą pomagać i myślę, że dzięki temu mamy następców również tych załóg. Mamy utalentowanych młodych zawodników. Tak, zgadza się. Myślę, że tutaj nikt nie zostanie negatywnej odpowiedzi, jeśli zapyta. Tym bardziej, że ci zawodnicy pojawiają się na imprezach, też się tym tematem interesują i mogą czerpać ich wiedzy. Mhm. Mówiłeś o zmianach, które po likwidacji rajdowego Pucharu Polski, czyli tej drugiej ligi, zaszły w Mistrzostwach Śląska i w Rajdzie Mikołowskim. Powiedz, jakich zmian mogą się spodziewać kierowcy, którzy znają Rajd Mikołowski chociażby z sezonu 2014? Czego mogą się spodziewać, przyjeżdżając do Was na ten rajd w kwietniu w sezonie 2015? Znaczy może zacznę od tego, co zostało. Staramy się tutaj jakby pewne rzeczy na pewno zostawiać. To na pewno staramy się, aby to, co było dobre, zostawało, czyli jakieś miejsce serwisowe, które mamy w bardzo fajnym miejscu pod dużą galerią handlową, to zostaje. Został super odcinek, który robimy. Natomiast te zmiany, które zaszły, zmotywowały nas do tego, żeby troszkę ten rajd rozbudować. A największa zmiana to jest na pewno format rajdu, który pozwala teraz... Przepisy, które się ukazały, pozwoliły organizować to w formie rajdu półtoradniowego z Super OS-em dzień wcześniej. I podjęliśmy taką decyzję, że podejmujemy tę rękawicę i organizujemy super odcinek dzień wcześniej, już po zmroku, czyli to będzie na pewno fajna atrakcja. To jest pierwsza zmiana, która zaszła w związku z nowymi regulaminami, a druga zmiana to na pewno więcej kilometrów OS-owych i to jest właśnie ten ukłon w stronę zawodników, którzy gdzieś tam nie chcą przejść do Mistrzostw Polski, a chcą dalej się ścigać. I też do załóg, które startowały dotychczas, bo na pewno dla nich będzie lepiej, jak tych kilometrów będzie więcej, bo więcej sobie pojeżdżą. Więc w tym roku jest możliwość zorganizowania rajdu o maksymalnej długości 45 kilometrów i poszczególny odcinek może mieć 7 kilometrów. Dotychczas to było 5. Staraliśmy się, żeby jak najbardziej tę formułę wyczerpać. Więc będzie to półtoradniowy rajd, pierwszego dnia Super OS, natomiast drugiego 3 odcinki specjalne przejeżdżane dwukrotnie i tak odległościowo zbliżający się rajd do 40 km, ponad 40 km. No myślę, że to fajna decyzja, no bo można powiedzieć, to jest dobre dla kierowców, to jest dobre dla kibiców, zwłaszcza, że kierowcy no podjęli już przecież ten wysiłek finansowy samego startu w rajdzie, więc dodatkowe kilometry, czy też no kilka dodatkowych kilometrów nie stanowi problemu, a wręcz jest czymś dobrym. Bardzo dobrym, uważam. Tak, jeśli zawodnicy już przyjeżdżają do nas na rajd, to staramy się, żeby byli wyjechali maksymalnie zadowoleni. Też staramy się zawsze, też troszkę startujemy, staramy się wczuć w rolę zawodnika i na pewno przejechanie się odcinkiem 7-kilometrowym, to już jest jakaś przyjemność. I staramy się ten format maksymalnie wyczerpać. Powiedz coś o klasie gość. Jeżeli mamy zawodników, którzy mają licencję pozwalającą im na starty w Mistrzostwach Polski, to mogą wystartować w Mistrzostwach Śląska, w rajdzie mikołowskim, jako goście, prawda? Tak, dotychczas była możliwość, żeby startowali generalnie w rajdzie. Nie miało to znaczenia, jaką kto miał licencję. Ważne, żeby jechał na oponach seryjnych, czyli ze znaczkiem E, i mogli jechać zawodnicy z każdymi licencjami. Natomiast w tym roku troszkę się to wszystko zmieniło i zawodnicy z licencją międzynarodową R mogą startować w rajdzie oczywiście, ale będą tylko klasyfikowani w klasie gość. Natomiast w tej klasie gość jest też możliwość utworzenia klas, więc jak są zawodnicy, którzy deklarują jazdę cały sezon i będzie tych zawodników sporo, to jest nawet szansa, żeby tą klasę podzielić na podklasy. Natomiast jest taka możliwość, chociażby ze względu na trening, bo odcinki Mistrzostw Śląska są fajnymi odcinkami,
więc jest możliwość startowania w takim razie i wielu zawodników z tego korzystało w zeszłym roku, chociażby treningowo. No, zwłaszcza, że... Zamiast testów. Zwłaszcza, że powiedzmy rajd Mikołowski odbywa się tuż przed rajdem świńskim Krause, czyli przed pierwszą rundą Mistrzostw Polski, co może być świetnym zapleczem treningowym dla wielu załóg, w tym razie właśnie startujących, prawda? Tak, no zapraszamy wszystkie załogi, które chcą potestować. Wiadomo, że z testami jest różnie, w różny sposób się to organizuje, nie każdego stać nawet na zorganizowanie sobie takiej sesji testowej. Natomiast jak rozmawiam z zawodnikami doświadczonymi, to na pewno start w rajdzie wcześniej, mimo też kilometrów troszkę jest mniej, na pewno dużo daje. Więc jak najbardziej zapraszamy, tym bardziej, że odcinki są o charakterze może nie zbliżonej do rajdu świdnickiego, no ale też są bardzo fajnymi odcinkami. Powiedz, ile rund będzie rozgrywanych w ramach Mistrzostw Śląska w tym roku? Planowanych jest 9 rund rajdowych samochodowych Mistrzostw Śląska. No to taka duża liczba, większa niż Mistrzostw Polski. No tak, każdy automobil klub na Śląsku chce organizować. Są ludzie, którzy chcą organizować rundy Mistrzostw Śląska. Są też rundy Mistrzostw Śląska odbywające się poza granicami województwa śląskiego, a organizowane przez kluby w naszym okręgu. Jest jedna runda w Bochni, organizowana przez Automobil Klub Śląski i Delegaturę w Krakowie, oraz jedna runda w Opolu, organizowana przez Automobil Klub Zamkowy. Z tych rund jest dużo i w różnych miejscach. Mniej więcej odbywają się raz w miesiącu. I nie wszystkie trzeba jechać, bo jak odbędą się wszystkie, można wtedy dwie rundy odliczyć. Więc jak ktoś nie ma budżetu na sezon, może sobie tak to rozplanować, że będzie mógł wystartować w 7 rundach i też będzie miał możliwość zdobycia maksymalnej ilości punktów. Lecz ilu załóg spodziewacie się na rajdzie mikołowskim? Harmonogram ułożyliśmy na 100 załóg i taką liczbę załóg możemy przyjąć. W zeszłym roku mieliśmy harmonogram, trasę ułożoną na 80 samochodów, a mieliśmy 90 chętnych, więc w tym roku dołożyliśmy wszelkich starań, jeśli chodzi o powiększenie serwisu, o odpowiednie zaplanowanie czasu przejazdu między odcinkami, rozciągnięcie tych odcinków, żeby przyjąć 100 załóg. To są dobre liczby chyba, prawda? Jeżeli mówimy o 90-100 załogach, no to taki rajd już wygląda dobrze. Wygląda dobrze pod takim kątem medialnym nawet, jeżeli przyjeżdżają kibice, jeżeli patrzą, że startuje 100 samochodów, no to jest co oglądać. Mówię o samych liczbach, już nawet nie mówiąc o jakości podróżowania tych zawodników, prawda? No oczywiście, liczba robi wrażenie. Chociażby sam odcinek miejski, który zaczynamy o godzinie 19:20, ostatnie załogi, to będą kolejność ich będzie odwrócona, czyli na końcu pojadą goście, już pojadą po zmroku, więc na pewno będzie na czym zawiesić oko, chociaż na takim odcinku miejskim, ale na odcinku tradycyjnych też. Dla nas to też jest pewne wyzwanie logistyczne, żeby te wszystkie załogi przyjąć i jakby znaleźć dla nich taką trasę, żeby ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają przy tych odcinkach specjalnych, nie byli zamknięci cały dzień, dlatego robimy 3 odcinki specjalne przejeżdżane dwukrotnie, żeby jak najkrócej te drogi dla tych mieszkańców pozamykać. No właśnie chciałem się zapytać o mieszkańców i o lokalną społeczność i także o władze lokalne. Powiedz, jak wygląda organizacja i współorganizacja tego typu rajdów z nimi? Czy lokalne władze nie są... No czasami nieszczęśliwe z tego względu, że tych rajdów jest sporo, że jednak utrudnia się na te kilka chwil troszeczkę życie niektórym mieszkańcom, prawda? Oczywiście, ja rozumiem te osoby, które są zamknięte. Bo to jest chyba w tych latach, mam wrażenie, że to jest coraz większy problem, patrząc na Dolny Śląsk chociażby i rozmawiając z różnymi organizatorami. No kiedyś było łatwiej, możemy powiedzieć. Tych imprez również często w ostatnich latach przybywa i są tacy ludzie, którzy no jakoś tych rajdów nie lubią. Ci ludzie, którzy mieszkają w tym regionie, widzą w tym pewien problem. I czasami trudno im się dziwić, no bo tych imprez w niektórych regionach takich, mocno znanych rajdowo, może być to pewien problem, prawda? No tak, akurat w rejonie Mikołowa tych rajdów nie odbywa się aż tak dużo. Te rajdy są od siebie odsunięte. My też staramy się, żeby te odcinki nie powtarzały się co roku, więc co roku szukamy nowych tras i chcemy szukać jakichś nowych miejsc, żeby przynajmniej co roku nie jeździć. Na pewno przychylność władz Mikołowa czy miast ościennych, policji, bo współpracujemy też z Komendą Wojewódzką Policji w ramach takich akcji BRD. Na pewno ta współpraca jest rewelacyjna i każdemu polecam, jeśli chodzi o władzę, o samorządy, o policję, jest naprawdę fajnie. Natomiast zawsze są miejsca i to z różnych powodów mieszkańcy, czy to ze strachu, czy z niezrozumienia, czy z pewnych jakichś obaw, czy ze złych doświadczeń,
No nie podoba im się, często wyprowadzają się u nas, teren jest mocno zurbanizowany, wyprowadzają się z miasta do wsi, czy tam na wieś i chcą mieć spokoju, więc też staramy się tych ludzi rozumieć, jak najmniej im utrudniać te rajdy organizowane, natomiast jest to problem. Niektóre odcinki, które kiedyś wykorzystywano na pracy, są nie do wykorzystania, bo mieszka na nich 2-3 tysiące nowych mieszkańców. I no, oczywiście taki problem jest, no staramy się jakoś z tym radzić. Mm-hmm. No takie problemy myślę, że zdarzają się wszędzie, ale no, to jest już jak gdyby taki zmysł organizacyjny, który pozwala o tego typu problemach zapomnieć, czy też je zminimalizować, prawda? No tak, my staramy się, żeby ten rajd nie był tylko rajdem dla rajdu. Mm-hmm. No bo to taka formuła niestety nie ma chyba racji powodzenia. Myślę, że tutaj zawsze staramy się robić coś ekstra, czy w kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy z jakichś akcji z mieszkańcami, w szkołach się spotykamy z dzieciakami, czy tam na co dzień coś działamy, pomagamy, jakoś, robimy jakąś imprezę charytatywną, koncert organizujemy przy rajdzie. Tak, żeby staramy pokazać, się, że rajdy są no, również przyjazne, czy też organizatorzy i to całe grono, no, może być czymś bardzo pozytywnym dla regionu. Tak, no staramy się, żeby rajd był wydarzeniem w regionie. Wiadomo, kosztuje nas to wiele więcej pracy niż zrobić rajd dla rajdu. Mhm. Natomiast bez tego nie wyobrażam sobie, żeby ta współpraca tak dobrze się układała. Mhm. Powiedz, jakie ograniczenia są, jeżeli chodzi o start w rajdzie mikołowskim w rajdowych Mistrzostwach Śląska, jeżeli chodzi o sprzęt, którego możemy używać? Sprzęt przede wszystkim musi to być sprzęt, muszą to być samochody posiadające klatkę bezpieczeństwa zgodną z załącznikiem J. Natomiast fotele, pasy, może ich homologacja być wygasła, nie trzeba mieć systemu gaśniczego, natomiast muszą być dwie gaśnice, więc te samochody, mogą być samochody, których homologacja już wygasła, więc takie samochody, które nie mają racji bytu gdzieś w Mistrzostwach Polski, natomiast mogą fajnie się ścigać, bo są też klasy markowe. Mistrzostwa Śląska jest puchar Peugeotów i Citroenów. Mhm. I w zeszłym roku były rajdy, gdzie startowało 15 samochodów Peugeot 206, Citroen, Saxo o pojemności do 1,6 i naprawdę to była fajna klasa. Mhm. Jest klasa markowa Fiacików, Cinquecento i Seicento. Jest klasa takich samochodów Legend powyżej 25 lat, więc każde auto znajdzie jakąś tam swoją klasę, która będzie mocno obsadzona, bo te klasy są mocno obsadzone i to są klasy, w których na pewno jest rywalizacja i zawodnicy muszą stale się poprawiać, żeby być najszybszymi. To tyle, jeśli chodzi o samochody. No, jeżeli chodzi o samochody, te najmocniejsze, jeżeli chodzi o samochody, którymi dysponują zawodnicy, którzy mają duży budżet i chcą, nie wiem, czterolapem jakimś mocnym wystartować. Czy to jest możliwe w Mistrzostwach Śląska? Od tego sezonu powstała klasa samochodów z napędem na cztery koła, grupa N, natomiast ze zwężką. I takie samochody mogą startować. To jest szczegółowo opisane w regulaminie rajdów okręgowych. I takie samochody z napędem na cztery koła, Subaru, Lancery ze zwężką mogą startować na sportowej oponie i zawodnicy z licencją RN mogą takimi samochodami startować. Mhm. Również mogą startować samochodami R2 na sportowej oponie. Tylko że i w przypadku klasy samochodów 4x4 i klasy R, te samochody są klasyfikowane tylko w swojej klasie. Nie biorą udziału, nie są klasyfikowane w klasyfikacji generalnej. Czyli to też istotna zmiana, jeżeli chodzi o porównanie do poprzednich sezonów i taki ukłon w stronę no, tych zawodników, którzy chcą potrenować takimi samochodami, którymi dysponują treningowymi często, prawda? Tak, albo ktoś ma plany przejścia do Mistrzostw Polski, a ma taki samochód, więc może zdobyć punkty do licencji, chociażby nabyć podstawowych umiejętności i później jak kupił taki samochód, to idzie dalej po prostu. Ale jak ma taki samochód klasy R2 czy 4x4, to może takim samochodem u nas startować. Dostaliśmy pytanie od słuchacza. Specjalnie pytanie dla ciebie. Pytanie z dużymi uśmiechami, bo myślę, że ten słuchacz zna odpowiedź. Czy będąc mieszkańcem innego regionu mogę startować w Mistrzostwach Śląska? Oczywiście, przyjeżdżają zawodnicy z całego kraju. Mhm. Bardzo tutaj mocna ekipa zawsze jest z Warszawy i z Krakowa. Dużo załóg przyjeżdża do nas. Ale w zeszłym roku był też Maluszek z Białegostoku.
Więc, no, to kawałeczek miał, prawda? Zapraszamy zawodników z całego kraju, jasne, jak najbardziej. No to dobra wiadomość. Myślę, że warte podkreślenia, że oczywiście Mistrzostwa Śląska są otwarte dla rajdowców z całego kraju. To jest dobra informacja. Na stronie internetowej można też znaleźć taką zakładkę o pojazdach zabytkowych i myślę, że to też jest coś ciekawego. Coś, co w Polsce od niedługiego czasu zaczyna być coraz mocniejsze, czyli zaczynamy o tej historii pamiętać, a często o historii motoryzacji przez wiele lat, no niestety, nie pamiętaliśmy. Tak, no tak jak wspomniałem, staramy się, żeby Rajd Mikołowski był świętem takim motoryzacyjnym. Tego od samego początku organizowaliśmy te samochody zabytkowe i przyciągają naprawdę wielu ludzi. Czasami tym ludziom to aż wzruszające, kręci się łezka w oku, wspominają, gdzieś kiedyś te samochody widzieli i teraz mogą je z bliska zobaczyć. Mhm. Staramy się tą formułę rozwijać, staramy się w tym roku, żeby te samochody w przerwie między OS-ami przejechały sobie w kolumnie odcinkami specjalnymi. Staramy się przyciągać tę motoryzację zabytkową też przy okazji rajdu. No bo przecież ona jest bogata i mamy coraz większą rzeszę ludzi, którzy czy to takie auta budują, czy też restaurują i myślę, że to jest wspaniałe taką historię kultywować. Oczywiście, coraz więcej osób zapisuje się do naszego automobil klubu, właśnie posiadając takie samochody i chcą się zrzeszać, chcą się spotykać razem, wymieniać doświadczenia, też czerpią z tego korzyści w przypadku postaci tańszego ubezpieczenia OC tych samochodów, jak są zrzeszeni w automobil klubach. Więc na pewno to jest kierunek, który daje nadzieję, że motoryzacja się będzie rozwijała, bo naprawdę jest duże zainteresowanie pojazdami zabytkowymi. I oby tak było i też te pojazdy zabytkowe, czy też starsze legendy, tak jak wspominałeś, mogą startować w Mistrzostwach Śląska, czyli samochody powyżej 25 lat, no ale to już całkiem fajne modele się zaczynają łapać, prawda, do tych pojazdów legend. Tak, naprawdę jest parę fajnych modeli, czy Opel Kadett, taki bardzo widowiskowy, który gdzieś tam się pojawił w zeszłym roku. Jest tych samochodów troszeczkę i te samochody gdzieś stoją w garażach, one nie mają szans rywalizować w normalnej walce, natomiast jest dla nich specjalna klasa utworzona i tych samochodów z roku na rok u nas przybywa. One mają dla zachęty troszkę niższe wpisowe, bo mają wpisowe obniżone o 200 zł w stosunku do właściwego wpisowego. I to jest taka zachęta dla tych osób, żeby wysiłek, który włożyły w odrestaurowanie tych pojazdów, zachęcić je troszeczkę, żeby też startowały nimi na rajdach. A powiedz, na jakim poziomie jest wpisowe do takiego rajdu jak Rajd Mikołowski? To zawsze uzależnione też od ilości kilometrów, ale maksymalne wpisowe dla wszystkich załóg nie może przekroczyć 800 zł, a wpisowe dla klasy legend nie może przekroczyć 600 zł. No to myślę, że to są to dobre kwoty jak na taki dobry trening, prawda, weekendowy. No i możliwość pokazania się przed kibicami, którzy wiedzą, jak kibicować rajdem samochodowym. Oczywiście, kibiców na pewno nie brakuje na naszych rajdach, bo jak wspomniałeś na początku, tutaj kibicy to jest bardzo wielu, więc cały rajdowy Śląsk wjeżdża się na te rajdy Mistrzostw Śląska i kibicuje. I to jest świetna informacja i myślę, że te Mistrzostwa Śląska, wasze Mistrzostwa Śląska będą rosły w siłę, bo będą bezpośrednim zapleczem rajdowych, samochodowych Mistrzostw Polski, którym też się przyglądasz często? Powiedz, czy śledzisz poczynania kierowców rajdowych w Mistrzostwach Polski? Tak, jeśli nie przygotowuję akurat rajdu mikołowskiego, to staram się być na większości rajdów i to Mistrzostw Polski. I oczywiście musi być zawsze w programie rajdowym Rajd Polski. Również Rajd Barum od nas jest bardzo blisko, więc staramy się tam... Zapraszamy do Świdnicy także na pierwszą rundę Mistrzostw Polski. Z pewnością pojadę się odstresować po rajdzie mikołowskim. Po przygotowaniach, które nas tutaj pochłonęły. Więc śledzimy, na bieżąco podglądamy, co gdzie jeszcze można u nas poprawić i co kto stosuje, ktoś inny. A mogłoby się przyjąć na takich rajdach jak nasz, bo jeśli chodzi o standardy bezpieczeństwa, no to wiadomo, wszystko jest na najwyższym poziomie, zgodnym z Mistrzostwami Polski, natomiast staramy się zawsze podpatrzeć, kto coś fajnego wymyślił. No i właśnie, patrząc na Mistrzostwa Polski, na zmiany regulaminowe, które w tym roku nastąpiły, no rajdy się skróciły, wy wydłużacie, a Mistrzostwa Polski się skracają. Czy uważasz, że to jest taki dobry, właściwy kierunek? Z tego, co słyszę, rozmowy twoje poprzednie z kierowcami, bo śledzę twoją audycję regularnie, to wszyscy narzekają na to. Wszyscy zawodnicy, którzy dotychczas byli, to narzekali, że troszkę się poskracało, ale jednak się wydłużało.
Więc na pewno organizatorzy będą mieć tych rajdów prościej, bo nie jest łatwo spiąć budżet na taki rajd Mistrzostw Polski, więc żeby te rajdy w ogóle się mogły odbywać, to podejrzewam, to też jest taki ukłon w stronę organizatorów, żeby łatwiej było taki rajd przygotować. Na pewno, no, nie wiem, czy to jest, zobaczymy, sezon pokaże, czy to jest słuszny kierunek. Ciekawego od strony sportowej, na przestrzeni, czy w perspektywie iluś lat to będzie procentować, czy też nie procentować, czy też procentować negatywnie, bo przecież mamy wychowywać kierowców, którzy później chcą walczyć, czy to w Mistrzostwach Europy, czy to w Mistrzostwach Świata. A jeżeli tych kilometrów będzie mniej, taki ostatni argument miał właśnie Maciek Rzeźnik, no to powiedział, że ciężej nam będzie rywalizować z zawodnikami, którzy tych kilometrów po prostu będą przejeżdżali więcej. Ja myślę, że te krótkie rajdy właśnie będą zachęcały do jeżdżenia za granicą, a więc to może być taka zachęta do startowania wyżej. Natomiast myślę, że ci kierowcy czołowi to jednak na tyle dużo testują, że nadrobią brakujące kilometry. Tak, te kilometry można nadrobić, zwłaszcza, że mamy więcej eliminacji. Tak naprawdę suma summarum, jeżeli ktoś chce wystartować w pełnym cyklu Mistrzostw Polski, no to tych rajdów będzie miał więcej niż w sezonie 2014. Śledzisz Mistrzostwa Polski, śledzisz zapewne również Mistrzostwa Europy, ale także Mistrzostwa Świata i Roberta Kubicę. Powiedz, czy kibicujesz Robertowi? Tak, oczywiście kibicuję Robertowi, chyba jak wszyscy kibicujemy. Na pewno zauważam, odkąd jeździ Robert, a organizujemy rajd, to większe zainteresowanie sponsorów rajdami, więc do większej liczby osób rajdy trafiają, więc na pewno chociażby z tego powodu trzymam kciuki za Roberta, żeby zaczął wygrywać rajdy Mistrzostw Świata. Na pewno wtedy wszystkim nam będzie w Polsce i startować i organizować rajdy prosi. No i wtedy również zainteresowanie mediów, którego no cały czas trzeba i którego cały czas jest za mało, no może pomóc w tym, żeby sponsorzy przyszli, żeby sponsorzy również się zainteresowali tą no niezwykle interesującą dziedziną sportów, prawda? Tak, na pewno zainteresowanie sponsorów mediów jest potrzebne, ale tak jak patrzę po ostatnich ruchach, to wydaje się, że tutaj to zainteresowanie rośnie. Mhm. Jestem dobrej myśli. I dobrze, tak powinno się działać. Mistrzostwa Europy to Kajetan Kajetanowicz. Między innymi oczywiście, no ale to nasz czołowy zawodnik, czterokrotny mistrz Polski, który z Mistrzostw Polski wyfrunął nam do Europy i startuje jak Mistrzostwach Europy. Powiedz, co sądzisz o Kajetanie i o tym, jak sobie radzi w Mistrzostwach Europy. No, jestem pod dużym wrażeniem. Przyznam szczerze, że teraz właśnie siedzę w bluzie zespołu Kajetana. No super. Śledziłem pierwszą rundę, niestety nie udało się pojechać, bo w tym roku czasu jest troszkę mniej, pojechać na Janer. Natomiast śledziłem Janer i śledziłem rajd na Łotwie chyba, tak? Mhm. Na Łotwie. To naprawdę zrobił na mnie wrażenie i liczę na to, że w tym roku powalczy o tytuł mistrza Europy. A za Wojtka Chuchałę też trzymam kciuki, bo naprawdę jesteśmy w podobnym wieku. I szczerze mu zazdroszczę, że myślę, że to jest idealna ścieżka dla takiego młodego kierowcy, zdobyć tutaj jak najwięcej w Polsce i wyjechać na zachód, nawet w troszkę słabszym samochodzie, ale z możliwością jakby rywalizacji na wyższym poziomie. Mhm. Mieszkasz na Śląsku, jesteś w tym środowisku dobrze zaznajomiony. Powiedz, jak popularny jest Kajetan Kajetanowicz, jak popularny jest Wojtek Chuchała na Śląsku właśnie? To są bardzo popularni zawodnicy. No myślę, że to warto mówić, słuchają nas ludzie z całej Polski i zawsze mnie to ciekawiło, jak lokalnie odbiera się tych zawodników, którzy no bardzo dużo osiągnęli w sporcie rajdowym w naszym kraju i cały czas są na topie, prawda? Tak, no Kajetan to jest takie nazwisko Kajetanowicz. Kajetanowicz jest takie nazwisko, które znają już w urzędach, to jest ważne, bo w środowisku rajdowym, no to wiadomo, my ich wszystkich znamy, natomiast jest to pewno sportowiec znany już tutaj w środowisku takim niezwiązanym z rajdami. I to jest bardzo pozytywnie kojarząca się osoba, tym bardziej, że Kajetan tutaj się angażuje w taką akcję z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie stworzoną przez Komendę Wojewódzką Policji. On jest twarzą tej akcji, nawet był na rajdzie mikołowskim z tą akcją, więc na pewno jest pozytywnie odbierany. A Wojtek Chuchała no, w coraz szerszym gronie jest znany, coraz więcej osób go kojarzy, natomiast no, myślę, że wraz z sukcesami, które zacznie odnosić w Europie,
też ta jego popularność na Śląsku wzrośnie. No i oby tak się działo i oby też no, mógł z powodzeniem startować w Mistrzostwach Europy. To ogromny talent, pokazał to niejednokrotnie, zeszły sezon, no wręcz wspaniały, no i tytuł Mistrza Polski w pełni zasłużony, prawda, dla tego zawodnika? No tak, słysząc z jakimi problemami przystępował do poszczególnych rajdów, bez testów, z niedopiętym budżetem i tak zdobył tytuł Mistrza Polski, to pokazuje, że naprawdę jest zawodnikiem utalentowanym i myślę, że największe sukcesy jeszcze przed nim. Mhm. Dużo sukcesy na pewno również przed Jarkiem Szeją, który jednak zdecydował się na starty w Czechach. Macie blisko do Czech, chyba za blisko macie do Czech i bardzo mi szkoda, że Jarek Szeja zdecydował się na starty właśnie w Czechach, a nie zobaczymy go w pełnym cyklu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. No, ubolewał też nad tym, że nie startuje w Polsce. Natomiast jeśli dostał taką szansę startowania w Mistrzostwach Czech, no to super, że z niej skorzystał. I na pewno jest to szansa też dla niego na rozwój, a troszkę pojeździ w Czechach i pewnie wróci do Polski. To też jest dobre, że jeżeli spojrzymy na liczbę zawodników, którzy w sezonie 2014 startowali poza granicami kraju, no to nastąpił pewien przełom. Takie mam wrażenie, że ten zeszły rok był takim bardzo mocnym rokiem, bardzo dobrym rokiem dla sportu samochodowego w ogóle w Polsce, prawda? No tak, na pewno starty zawodników za granicą i sukcesy tych zawodników za granicą to są korzyści dla całego sportu, bo Polacy nie ukrywajmy się, śledzą sukcesy naszych na arenie międzynarodowej szczególnie. Więc jak tam te sukcesy, im więcej zawodników będzie startowało, tym więcej będziemy tam odnosić sukcesów, jednocześnie tym zawodnikom startującym będzie łatwiej, bo o naszej kochanej dyscyplinie sportu jeszcze więcej osób usłyszy. No dokładnie tak, a powolutku kończy się zima i kończą się zimowe sporty, takie jak skoki narciarskie chociażby, no ale w tych sportach również na Śląsku przecież przepiękne są tradycje. No oczywiście, u nas tutaj w każdej dziedzinie sportu dokładnie są tradycje. Gdzie się nie spojrzy, no to czy w którą dziedzinę sportu i nie tylko się zaglądnie, no to to jest pewna moc, taka pozytywna, dobra moc. Tak, u nas na każdym kroku jakieś sukcesy, więc każdy, kto chce uprawiać jakikolwiek sport na Śląsku, to znajdzie swoje miejsce. Od sportów zimowych, poprzez sporty uprawiane latem i rajdy, to znajdzie na pewno swoje miejsce. Mm-hmm. Wróćmy do rajdu mikołowskiego. Jeszcze kilka pytań zadam ci odnośnie rajdu mikołowskiego. Takich pytań, które zadają nam również słuchacze. Powiedz, gdzie chciałbyś być z rajdem mikołowskim za rok, za dwa, za trzy lata? Jakie macie cele? Czy jakie cele są przed rajdem mikołowskim? Czy te cele to na przykład bycie rundą Mistrzostw Polski? Na Śląsku odbywa się fantastyczna runda Mistrzostw Polski, organizowana pod nazwą Rajd Wisły, więc na pewno nie mamy w tym momencie żadnych ambicji rywalizować z tym rajdem. Myślę, że obecna formuła, która jest, to jest bardzo fajna formuła. Zobaczymy, co nam przyniosą regulaminy. Na pewno staramy się pod każdym względem co roku Rajd Mikołowski poprawiać, pod względem medialności, pod względem tras. Natomiast jakie jest nasze miejsce, takie są możliwości naszego automobilklubu. Staramy się to wypełnić jak najlepiej, żeby pod każdym względem dorównać Mistrzostwom Polski i naprawdę dokładamy mocne starań. Natomiast myślę, że na rundę Mistrzostw Polski są miejsca na Śląsku i przy pracy wszystkich automobilklubów naprawdę, naprawdę fajne Mistrzostwa Polski odbywają się podczas rajdu Wisły. Też troszkę tam małą cegiełeczkę do tego dzieła Automobil Klubu Śląskiego przykładamy. No i bardzo dobrze, że jest współpraca, a nie ma takiej, no powiedziałbym, niezdrowej rywalizacji, że chcecie współpracować i chcecie organizować dobre rajdy w ramach Mistrzostw Śląska właśnie. Myślę, że to jest bardzo istotne. Tak, na pewno ta ilość rajdów nakręca też taką pozytywną rywalizację między organizatorami. Wiadomo, że jak ktoś coś zrobi lepiej, to my staramy się dorównać. Myślę, że każdy się troszkę podpatruje i to jest taka pozytywna relacja tej automobilklubów, które organizują. Wszyscy zresztą na rajdach pracujemy, bo jak odbywa się rajd organizowany przez nasz automobilklub, to pracują sędziowie, safety z wszystkich automobilklubów. Więc ta współpraca naprawdę układa się fantastycznie i dlatego też myślę,
tak dobrze to wszystko tutaj u nas funkcjonuje, że nie ma jakiejś niezdrowej rywalizacji, to właśnie ta rywalizacja jest taka pozytywna. No, a trening czyni mistrza także, jeżeli chodzi o organizatorów rajdów, o sędziów sportu samochodowego. No i im więcej imprez, tym więcej możliwości praktyki. Na tej praktyki nigdy za wiele, możemy powiedzieć. Także jeżeli chodzi o bycie zawodnikiem rajdowym. Powiedz, jeszcze się ścigasz samochodem rajdowym? No, w zeszłym roku się ścigałem. Udało mi się pojechać jedną rundę. Mhm. Mistrz od Śląska też troszkę po to, żeby sprawdzić, jak to jest od strony, żeby być na bieżąco, żeby nie być tylko organizatorem, ale być też uczestnikiem tego wydarzenia i poczuć to z drugiej strony. Na pewno to daje dużo do myślenia. Mhm. Natomiast w tym roku no, mam plan pojechać w pozostałych rundach Mistrz od Śląska. Poza rajdem mikołowskim, tak? No niestety rajdu mikołowskiego nie mogę jechać. No nie można dwóch rzeczy zrobić naraz, niestety. Ale fajnie, że chcesz widzieć to od środka, fajnie, że rywalizujesz, fajnie, że jesteś i organizatorem, i zawodnikiem. Myślę, że to pomaga być i lepszym zawodnikiem, i lepszym organizatorem, prawda? No tak, na pewno zdecydowanie jak startujesz, to organizując patrzysz bardziej, jak od swojej strony byś chciał to, jakby to było zorganizowane, więc to na pewno nam pomaga. Mój tutaj nasi tutaj koledzy, którzy są też pracują przy rajdzie, czy Paweł Tułok, czy Jarek Skwarek, który jest dyrektorem, też cały zeszły sezon startowali, więc jesteśmy na bieżąco z oczekiwaniami zawodników, no i staramy się tak zrobić, żeby rajd był jak najbardziej dla zawodników. To dobry pomysł. Myślę, że gdyby wziąć wszystkich dyrektorów rajdów organizowanych w ramach Mistrzostw Polski i zrobić takie mistrzostwa, żeby oni usiedli za kierownicą jakiegoś rajdu, to by była ciekawa sprawa, prawda? No, na pewno. Myślę, że my byśmy wygrali. Byłoby to ciekawe, ale no, tych rajdów przybywa i myślę, że całkiem sporo załóg takich dyrektorskich mogłoby się pojawić na starcie takiego rajdu. No, na pewno. I myślę, że to na pewno by mocno ich zmotywowało, żeby zrobić jeszcze lepsze rajdy. Mhm. Na pewno rywalizacja byłaby fajna, a ja też dużo by dało do myślenia. Pokazanie rajdów od drugiej strony. Jakie masz cele sportowe właśnie na ten rok, jeżeli chodzi o starty? Co chciałbyś osiągnąć w tym roku? Naprawdę podoba mi się ten puchar Peugeotów i Citroenów, mhm. bo rywalizacja jest naprawdę super, fajna. I chciałbym troszkę tam zamieszać w tej klasie, no ale zobaczymy, bo chłopaki mocno naginają swoje fury i będzie ciężko, ale zobaczymy. A jakim samochodem właśnie planujesz starty w tym roku? Chciałbym pojechać Peugeotem 206. Peugeot 206, no to tak, też taki samochód, który ma no, świetne rajdowe tradycje i jeżeli chodzi o puchar, no ale nie tylko, no przede wszystkim samochód klasy WRC, no niesamowita konstrukcja, która dała nam tyle radości również w Polsce, no a w wersji pucharowej, no samochód, na którym wychowywało się wielu zawodników. Tak, dokładnie, jest tych samochodów w garażach poukrywanych jeszcze sporo, niektóre przetrwały jeszcze z pucharu, więc te samochody teraz zostały powyciągane, dozbrojone i sporo tych samochodów u nas startuje i chłopaki się naprawdę wysilają i jadą naprawdę nimi szybko. Mm-hmm. A w tym roku jeszcze troszkę ten puchar uatrakcyjniony, bo mają chłopaki sponsora w postaci firmy oponiarskiej, która w zamian za to, że jeżdżą wszyscy na tych samych oponach, daje im bardzo fajne warunki finansowe. No to perfekcyjna sprawa i oby takich firm, które na tego typu współpracę idą, było oczywiście jak najwięcej. Czy masz jakiś swój ulubiony samochód rajdowy? Może być też taki samochód sprzed lat, taki samochód, który zafascynował ciebie kiedyś i być może dzięki temu również zainteresowałeś się rajdami. Największe wrażenie na mnie zrobiły samochody WRC, jak byłem na rajdzie Polski w 2009 roku. Mhm. Focus chyba robi takie największe wrażenie. Jak widziałem, co chłopaki wyczyniają tym samochodem, to Focus, czy Subaru, impreza w WRC, czy Citroen wtedy jeździł C4, więc naprawdę te WRC z 2009 do dzisiaj mam przed oczami, którymiś tam szutrowymi odcinkami łamały prawa fizyki. No, łamałem prawa fizyki. A dlaczego w ogóle rajdami się zainteresowałeś? Czy pamiętasz ten moment, w którym uświadomiłeś sobie, że to jest ten sport, który kochasz, którym chcesz się zajmować? Taki przełomowy moment to były dwa momenty. W 2009 roku, znaczy byłem wcześniej na paru rajdach, natomiast w 2009 roku po rajdzie, nie wiem czy jeszcze wtedy się nazywał Elmot, czy już wtedy to nie był Elmot, ale generalnie rajd świdnicki i zobaczyłem te tłumy idące z patelni, to powiedziałem, no masakra, to jest w ogóle to sport. A potem pojechałem jeszcze na rajd polski, no i już zaraziłem się tą nieuleczalną chorobą.
No, a ten sport okazuje się to rajdy samochodowe. Proszę Państwa, naszym gościem dzisiaj w audycji odcinek specjalny był Grzegorz Rubel, który jest organizatorem rajdu mikołowskiego. No i widać, że WRC w Polsce no, ma takie pozytywne skutki, że zachęca ludzi również do organizacji rajdów samochodowych, do rozwijania wspaniałej idei, wielu wspaniałych idei, które myślę, że w ramach rajdowych Mistrzostw Śląska są jeszcze przed nami w tym roku, ale nie tylko. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do audycji. I myślę, że będziemy w kontakcie również w tym roku, będziemy rozmawiać dużo o rajdach oczywiście. Również dziękuję. Pozdrawiam Ciebie, Karol, i pozdrawiam wszystkich kibiców i zapraszam 18 kwietnia do Mikołowa na rajd mikołowski. A ja się do tego zaproszenia dołączam. Zapraszamy do Mikołowa. Do Mikołowa, który no, na tę chwilę będzie taką rajdową stolicą Polski, a tydzień później, przypominam, rozpoczyna się pierwsza runda Mistrzostw Polski, ale o tym będziemy jeszcze dużo w naszej audycji mówić. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.